Cześć, mam na imię Piotrek i razem z Mariuszem tworzę kanał Historia pod ostrym kątem. Witajcie w pierwszym odcinku naszej nowej serii, w której będę zadawał pytanie Mariuszowi, oczywiście dotyczące historii, a jego zadaniem będzie jak najdokładniejsze zgłębienie tematu i udzielenie jak najciekawszej odpowiedzi. Wy po obejrzeniu odcinka oczywiście możecie w komentarzu napisać, czy Mariusz dał radę, czy udzielił wystarczającej odpowiedzi, a jeżeli dysponujecie taką wiedzą, możecie rozwinąć jego odpowiedź. A inspiracją do dzisiejszego odcinka była rozmowa z moim znajomym, który bardzo zachwycał się husarią, mówiąc, że był to najwspanialszy rodzaj wojska polskiego w dziejach naszego kraju. No właśnie, i zacząłem się zastanawiać, czy faktycznie tylko husaria była taką naszą najwspanialszą siłą, czy może jest jeszcze jakieś inne wojsko, którym również możemy się pochwalić. Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, zapytajmy Mariusza. Odpowiadając na Twoje pytanie, wydaje mi się, Piotrze, że takim wspaniałym narzędziem do prowadzenia wojny dysponowaliśmy jeszcze w jednym momencie naszych dziejów, a mianowicie w trakcie Królestwa Kongresowego pomiędzy 1815 a 1830 rokiem. Już Ci wyjaśniam, dlaczego tak uważam. Na samym początku wytłumaczmy sobie, skąd w ogóle to Królestwo Polskie się wzięło, no i właśnie jego armia. 18 czerwca 1815 roku Napoleon przegrywa bitwę pod Waterloo. To kończy definitywnie epokę wojen napoleońskich i równocześnie wydaje się, że to będzie koniec tworu stworzonego przez Napoleona, czyli Księstwa Warszawskiego. Na Kongresie Wiedeńskim, który, no jak sama nazwa wskazuje, toczył się w Wiedniu do 1815 roku, ustalono nowy porządek europejski. W ramach tego porządku europejskiego większość terenów Księstwa Warszawskiego przypadła Rosji, a ona na tych terenach utworzyła Królestwo Polskie. To Królestwo Polskie było pewnym specyficznym eksperymentem cara Aleksandra I. Otrzymało ono bardzo liberalną, nowoczesną konstytucję i stanowić ona miało taki swoisty poligon, na którym Aleksander miał sprawdzić, czy reformy liberalne po prostu się sprawdzają i czy będzie je można zastosować na terenie Cesarstwa Rosyjskiego. Elementem tej konstytucji była armia i ona właśnie w realiach Królestwa Polskiego w tym momencie się pojawia. Dlaczego w ogóle Aleksander I zdecydował się na to, by stworzyć dla tego nowego tworu armię? Przecież dopiero co walczył z polskimi oddziałami, które twardo i lojalnie walczyły właściwie do ostatnich miesięcy Napoleona u jego właśnie boku. Ano właśnie dlatego. Aleksander I liczył na to, że polskie oddziały, które złożą jemu przysięgę, będą mu równie lojalne, jak były wierne Napoleonowi. Z drugiej strony musiał się liczyć z dużą liczbą zdemobilizowanych żołnierzy, którzy pojawią się na terenie królestwa. No i w jakiś sposób trzeba było ich zagospodarować, a więc najlepiej wrzucić ich w ramy te, które doskonale znają, a więc do armii. Takie najprawdopodobniej motywy kierowały samym Aleksandrem. Zapis o utworzeniu wojska pojawia się w konstytucji królestwa nadanej przez cara temu nowemu tworowi państwowemu. W ramach tej konstytucji zapisano, że armia ma posiadać polskie znaki, polskie barwy, komendy mają być wydawane w języku polskim. Zagwarantowano również, że stanowiska oficerskie, wszystkie stanowiska oficerskie będą obsadzone przez Polaków. No jak wyglądała praktyka? Ano odrobinę inaczej. Na samym początku właściwie już zapis konstytucji złamano, bo głównym, naczelnym wodzem armii królestwa został brat cara Aleksandra I, wielki książę Konstanty. Oprócz tego, co do języka, o ile faktycznie na co dzień komendy były wydawane w języku polskim, o tyle jeżeli odbywały się manewry z wojskiem rosyjskim, a próbowano obie te struktury militarne zintegrować, to były te komendy również wydawane w języku rosyjskim. Co więcej, część regulaminów Armii Królestwa Polskiego również tworzona była w tych obu językach. Do 1817 roku również w Armii Królestwa Polskiego funkcjonowali rosyjscy instruktorzy, ale oni faktycznie po tym okresie po prostu znikają. Więc z jednej strony konstytucyjne zapisy prawne, z drugiej strony praktyka troszeczkę się z nimi rozchodziła.
Jak liczna była to armia? W sierpniu 1830 roku doszła ona do 40 tysięcy ludzi, zgromadzonych w 29 batalionach piechoty, 38 szwadronach kawalerii i uzbrojona w 96 dział. Jedno o tej armii możemy powiedzieć na pewno. Była ona zbyt duża jak na możliwości finansowe królestwa. Kosztowała ona skarb królestwa prawie 50% wszystkich przychodów i stanowiła naprawdę bardzo, bardzo duże obciążenie. Organizacyjnie, przynajmniej formalnie, armia składała się z gwardii oraz wojsk polowych. Zgodnie z konstytucją miała ją uzupełniać również milicja, która w realiach wojny miała uzupełniać szeregi armii, a także tworzyć zasób rekrutów umożliwiających rozrost struktury w czasie wojny. Ale na skutek celowego działania Rosjan milicja nie powstała, bo Rosjanom nie zależało na tym, aby Armia Królestwa miała duży zasób mobilizacyjny, co mogłoby się przełożyć na potencjalne niebezpieczeństwo względem państwa rosyjskiego. Dlatego też ta rzeczona milicja ostatecznie nie powstała. Wspomniałem wam o księciu Konstantym, że był on głównodowodzącym tej armii i była to postać, która naprawdę wywarła bardzo istotne piętno na całym wojsku. I można właściwie stwierdzić, że w pewien sposób to jemu zawdzięczamy fakt, że ta armia stała się tak dobrym narzędziem do prowadzenia wojny. Czym to było spowodowane? Zacząć można od tego, że specyficzną modą. Bo po wojnach napoleońskich wraca taka właśnie rzeczona moda na XVIII-wieczny styl rewiowy. Mówiło się o tym, że wojsko właściwie ćwiczy taktykę rewiową, gdyż miało najlepiej wyglądać i prezentować się na paradach. Podyktowane to było właśnie względami estetycznymi i to parady miały być ostatecznym sprawdzianem wojskowym ćwiczonych żołnierzy, bo ewentualne manewry przygotowywane raz na jakiś czas, również miały charakter wcześniej po prostu dobrze zaplanowanych parad i nie miały zbyt wiele wspólnego z realnym polem walki. Dodatkowo książę Konstanty był osobą niezwykle twardo i z taką ciężką ręką podchodzącą do swoich żołnierzy. Wymagał od nich pedantyczności w zakresie umundurowania, przestrzegania regulaminu, dyscypliny. Kończyło się to czasem scenami dantejskimi względem nie tylko szeregowych żołnierzy, których często bił i obrażał, ale to samo również dotyczyło samych oficerów, którzy często obrażani przez Konstantego, nie mogąc wyzwać go na pojedynek, nawet popełniali samobójstwa, nie wspominając o tym, że stosunkowo wielu z nich poprzez kontakt z księciem po prostu odeszło ze służby. Działania Konstantego możemy podzielić właściwie na dwa etapy. Taki najtwardszy i najtrudniejszy względem polskich żołnierzy był do 1820 roku. Po tym okresie lekko zluzował, a właściwie, o dziwo, moi drodzy, zaczął się po prostu polonizować. A związane to było z faktem, że w 1820 roku poślubił Polkę, Joannę Grudzińską. No i to spowodowało, że jego stosunek do wojska polskiego uległ takiemu delikatnemu złagodzeniu. Ostatecznie Konstanty wywiera naprawdę bardzo wyraźne piętno na polskiej armii. No niestety troszeczkę dusi w niej taki duch samodzielności, bo ta dyscyplina, którą taką on w polskiej armii zaszczepił, oparta była nie na pewnej odpowiedzialności żołnierzy i oficerów, ale na strachu. I była to dyscyplina taka po prostu formalna, która w momencie, kiedy Konstantego brakło, po prostu pękła. Jeżeli chodzi o umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy królestwa, to było ono, jeżeli chodzi o samo umundurowanie, właśnie podporządkowane rzeczonej taktyce rewiowej. Mundur, porównując go do czasów księstwa warszawskiego, stał się dla żołnierza nade wszystko bardziej niewygodny. Stosunkowo szerokie spodnie używane przez piechotę księstwa warszawskiego zostały zastąpione przez obcisłe, ściśle przylegające do ciała. Luźna kurtka mundurowa została zastąpiona przez równie obcisłą, zakończoną charakterystycznym, wysokim kołnierzem, takim stójkowym, ściśle przylegającym do ciała, no i oczywiście zapiętym pod samą szyję. Zachowano na szczęście barwy narodowe. W piechocie granatowa kurtka, którą uzupełniał kolor żółty znajdujący się na kołnierzu,
na mankietach czy na rabacie kurtki. Na głowie znajdował się kaszkiet z okrągłym denkiem, który w wypadku piechoty zwieńczony był pomponem, w wypadku grenadierów z wysoką kitą. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to zasadniczo nie uległo ono zmianie od czasów wojen napoleońskich. Karabiny na przykład rosyjskie w tym momencie były wzorowane na konstrukcji francuskiej pochodzącej z roku 1777. Natomiast dość ciekawa kwestia była związana z faktem pozyskiwania tej broni. Bo o ile mundury właściwie w całości powstawały na terenie królestwa i w jego zapleczu przemysłowym, o tyle całość uzbrojenia i wyposażenia była importowana z Rosji. No jak oczywiście możecie się domyśleć, był to zabieg celowy. Konstanty i car nie chcieli stworzyć militarnej bazy przemysłowej na terenie królestwa, tak aby logistycznie całkowicie uzależnić armię królestwa od dostaw uzbrojenia i wyposażenia z Rosji. Nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do elementu tego, który w mojej opinii zadecydował o tym, że właśnie tą armię postrzegam jako jedno z najwspanialszych narzędzi do prowadzenia wojny, jakie wytworzyła państwowość polska, czyli wyszkolenia. Bo to właśnie patrząc na tą armię z zewnątrz, obcy oficerowie przyjeżdżając na parady czy manewry opisywali ją jako idealnie funkcjonującą maszynę, gdzie nie widać było pojedynczych elementów, a tylko wspaniale grającą całość. To właśnie o tej armii w 1829 roku car Aleksander I powiedział, że jest to wojsko niezrównane. Co ta armia takiego miała, czego nie miały inne wojska? No piętno Konstantego. Fanatyczne podejście do dyscypliny spowodowało, że Wojsko Polskie fantastycznie manewrowało na polu parady, a potem w efekcie na polu bitwy i bardzo szybko, płynnie zmieniało szyki z szyku rozwiniętego po szyk kolumnowy, bo tutaj sposoby walki nie zmieniły się właściwie od czasów napoleońskich. Walkę ogniową piechota prowadzi w szyku rozwiniętym, natomiast marsz oraz atak przeprowadza w kolumnie, która realizowana była właściwie od batalionu, od kolumn batalionowych po kolumny plutonowe. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestię wyszkolenia dalej, wyszkolenia piechoty, wprowadzono taką umiejętność, która nie była powszechna i oczywista w innych armiach europejskich. Od 1827 roku wprowadzono w Armii Królestwa szkołę walki na bagnety, którą żołnierze polscy, jak wynika z opisów ówczesnych, doprowadzili właściwie do perfekcji. Kolejnym elementem, na który kładziono duży nacisk, było ćwiczenie umiejętności strzeleckich. Żołnierze polscy strzelali na maksymalną donośność swojej broni, czyli tarcze ustawione były na 200 metrach. I co ważne, nie było żadnych limitów w dostępie do amunicji w trakcie szkolenia. Warto tutaj porównać ćwiczenia strzeleckie armii polskiej do ćwiczeń armii rosyjskiej tego okresu, bo żołnierze rosyjscy rocznie wystrzeliwali, uwaga moi drodzy, ile pocisków jak myślicie? 5. 5 pocisków rocznie. Czy przy takiej ilości wystrzelonych pocisków można mówić o podtrzymaniu umiejętności albo ich podnoszeniu? No zdecydowanie wydaje mi się, że nie. W armii polskiej tych ograniczeń po prostu nie było. Ciekawym elementem, który został wprowadzony do powszechnego wyszkolenia, była również umiejętność pływania. No nie tak oczywista nawet we współczesnych czasach, bo no, tak spójrzmy sobie głęboko w oczy, no i doskonale wiemy, że nie każdy z nas potrafi pływać, a wtedy w realiach Armii Królestwa Polskiego było to obowiązkiem każdego żołnierza. Ułatwiało to doraźne forsowanie przeszkód bez przygotowania specjalnej przeprawy. Jeżeli chodzi o manewrowanie jeszcze na polu bitwy, to warto tutaj podkreślić rolę generała Trębickiego, który zmodernizował regulamin piechoty, odrobinę go upraszczając, co wpłynęło jeszcze na płynność przejścia z szyku rozwiniętego do szyku kolumnowego. No i porównując tutaj troszeczkę jeszcze raz armię polską z armią rosyjską, warto powiedzieć o tym, że w realiach polskich to szkolenie, ta taktyka rewiowa nie przekroczyła granic absurdu, jak to miało miejsce w wypadku rosyjskiej armii. Bo możecie sobie wyobrazić,
wyobrazić taką sytuację, jaka miała miejsce w realiach potyczek czy bitew powstania listopadowego, gdy ława kawalerii szarżuje na polską piechotę. Ta oczywiście błyskawicznie formuje się w czworobok, którego nadal używano wzorem czasów napoleońskich do walki przeciwko kawalerii. Rozpędzona ława koni zbliża się do polskiej piechoty i tuż przed ścianą polskich bagnetów konie wszystkie, jak na rozkaz, po prostu się zatrzymują. Bo w ten sposób ćwiczono je na paradach. Symulowały atak na czworobok piechoty, bezpośrednio się przed nim zatrzymywały, po czym się po prostu oddalały. Konie w trakcie bitwy próbowały powtórzyć ten sam manewr, no i możecie już sobie wyobrazić, jaką masakrą z odległości takiej bezpośredniej kończyło się to w wypadku otworzenia ognia karabinowego przez polskie oddziały. Polska piechota, polska jazda były wyszkolone fantastycznie, ale zgodnie z opisami współczesnych zdecydowany prym w zakresie zdolności bojowych i możliwości umiejętności manewrowania wiodła polska artyleria. Podkreślano, że polscy oficerowie i podoficerowie byli świetnie wyszkoleni, posiadali doskonałe znajomości teoretyczne, które potrafili przełożyć na praktykę pola bitwy. Świetnie wybierano miejsca, gdzie bateria czy same działa miały być rozłożone. Świetnie potrafiono ocenić odległość, co wpływało na po prostu fantastyczną celność prowadzenia ognia. Podkreślano, również współczesni podkreślali, że polska artyleria była przesiąknięta duchem ofensywnym i potrafiła naprawdę bardzo sprawnie wspierać swoje oddziały na polu walki, mimo przewagi ilościowej przeciwnika. To te właśnie elementy zadecydowały o tym, że Armia Królestwa Polskiego dysponowała takimi niezwykłymi walorami na polu bitwy. Jakbyśmy spojrzeli na tą armię z perspektywy potencjalnego przeciwnika, czyli armii rosyjskiej. O kilku rzeczach już wspomnieliśmy. Żołnierz polski manewrował na polu bitwy lepiej, płynniej i pewniej niż żołnierz rosyjski. Żołnierz polski zdecydowanie lepiej radził sobie w walce na bagnety. Polska kawaleria wykazywała się zdecydowanie wyższymi zdolnościami, no tymi hippicznymi, czyli opanowaniem samego konia, jak i umiejętnością walki bronią białą. Polska piechota w momencie prowadzenia ognia strzelała pewniej, celniej niż piechota rosyjska. Polska artyleria również na polu walki spisywała się zdecydowanie lepiej niż artyleria rosyjska dzięki swoim umiejętnościom, będąc w stanie niwelować przewagę przeciwnika. Te wszystkie elementy, o którym Wam powiedziałem, decydują o mojej opinii. Patrząc czy próbując porównać Armię Królestwa Polskiego do innych, no wspomnianych przez Ciebie, chociażby Piotrze, polskich rodzajów wojska, czyli husarii i samej Armii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dlaczego to właśnie Armię Królestwa Kongresowego uważam za lepszą? Wynika to z faktu takiego, że była to armia absolutnie nieporównywalna w zakresie metod prowadzenia walki i używanej broni do wszystkich innych armii europejskich i była w stanie stawić czoło bez najmniejszego problemu każdej innej armii europejskiej. Armia Rzeczpospolitej Obojga Narodów była nastawiona według mnie raczej na przeciwnika wschodniego z przeciwnikiem zachodnim, takim jakim była armia szwedzka, przynajmniej w drugiej połowie XVII wieku nie radząca sobie już tak dobrze. Stąd moja opinia. No i teraz, moi drodzy, pytanie do Was, bo przecież oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić. Jeżeli macie inne zdanie, to po prostu napiszcie o tym w komentarzach, a jeżeli macie coś do dodania pozytywnego o Armii Królestwa Kongresowego, o czym ja nie wspomniałem, również się ze mną tym podzielcie. A jeżeli sami chcielibyście zaprząc mnie do pracy i macie dla mnie jakieś zadanie, to również umieśćcie je w komentarzach, a być może spróbuję się również nad tym pochylić w przyszłości. Dziękuję za ten odcinek. Pamiętajcie o zalajkowaniu. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, pamiętajcie o subskrypcji. Dziękuję, że oglądaliście. Dziękuję naszym patronom. Do zobaczenia.